Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3, Dziki Gon. I oczywiście najpierw sprawdzimy sobie, jakie mamy zadanka. Aha, jeszcze to musimy zrobić. No dobra, sprawy rodzinne. Dobra, poboczne mamy 3. A właśnie, jeszcze to sobie zrobimy przy okazji. Dobra, co my tu mamy? Wow. Dobra, chwila. Pancerz 1. Pancerz 4. O, mamy lepsze, fajnie, rękawice myśliwskie, fajnie. Pancerz mamy taki. No nawet powiem wam, dobry jest ten pancerz, ale mógłby być lepszy. Dobra, buty. Buty mam też, o wiele lepsze buty, wow. Fajnie. Dobra, tu jakiś mieczek może jeszcze przydałby się jakiś. 34, 38, 46. O wiele lepszy jest, oczywiście. Ale ten toporek jest też dobry nawet. O, toporek lepszy jest. Sobie weźmiemy toporek. A co tam? Tu mamy taki. Dobra. Mniej więcej coś mamy, co nie? Dobra, co my tu mieliśmy przeczytać sobie? To są przedmioty fabularne. To, tak? Tak jest, dla moich drogich przyjaciół Filipa i Anny. Co? Co to jest w ogóle? A, tutaj Ciri, tak? No dobra. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Wyzimie się czyta. Znaczy... No. Uspokój się, gro. Dobra. Zakończone. Chyba my już zakończone, co nie? Historia Ciri. Nilfgaardzki ten łącznik, dzikość serca. Pokój Ciri, dobra, mamy zrobiony, fajnie. No dobrze, to zostało nam tylko to do zrobienia, tak mniej więcej. Tutaj dopiero za 10 poziomów. Tutaj za 4. I tutaj mamy, będziemy mogli zrobić sobie tę misję, zaproszenie od Keiry Metz. Tutaj to spokojnie, bo to jest nie wiem, tutaj jest właśnie główne zadanie, co nie, żeby znaleźć to Ciri. No nie wiem, gdzie ona będzie w ogóle. Ale na razie sobie zajmiemy się tym zadankiem. Na razie się tym zajmiemy. Okej, zadanie zakończone, fajnie. A właśnie, ile mamy w ogóle punktów? Bo ja w ogóle powiem wam, ostatnio nie... Jak to? Boże. Nie wydałem w ogóle. 4 punkty mamy dostępne, tak? Dobra, trochę wykorzystamy sobie oczywiście Igni. Tak, potwierdź. Tak myślę sobie, że może ulepszyć. Zaraz, co my tu mamy jeszcze? Pancerz 41. Tu alchemia, tak? Zatrute ostrze. Tu mamy... Nie wiem, co to w ogóle jest. A to co to jest? Przede wszystkim. Tego tu też nie wiem, co to w ogóle nawet jest. O właśnie, to by się przydało, by się jeszcze. Tutaj mamy już 2 punkty, tak? To tutaj chcę sobie oczywiście ulepszyć umiejętność. Dobra, jeszcze tutaj odbijanie strzału. Aha, wymagane punkty to 8. O kurde. Aha. No nie wiem, kurde, nie wiem, czy dawać w to, czy w co. Zara, bo to są defensywa, to jest odbijanie strzał. Kurde, nie wiem.
Tak myślę, może w trening dać. Poczekajcie, sobie przeczytam to tak do końca. Spowolnienie czasu podczas mierzenia skuszy jest większe o 15%. Skuszy, powiem wam, będzie mu to nie korzystać jak troll czasami. Ale rzadko. A właśnie, jeszcze jedno. Nie laguj się, no proszę cię. Dobra. Zaraz, ile w ogóle mamy tych bełtów? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Właśnie, to trzeba posprzedawać. Po co mnie to? Z drugiej strony. Po co mnie to? Dobra, ale na razie poszukajmy może jakiegoś jeszcze kupca. Przydałoby się. Oj, to nie ta droga. Nie ta droga. Oj, wybaczcie. Źle poszedłbym, przepraszam. Aha, tutaj. Dobra. Co my to mamy jeszcze? Mamy jakiś kupców czy coś? Tu nic nie ma. A tutaj. A jakby tak na gościnie lecieć, zarobku poszukać? Poczekaj. Żołnierz, żołnierz. Co ty robisz? Czemu to się dzieje? A może by na te potwory zapolować? Kurde. Myślisz, że dwa miecze dasz radę w sesji starczu? Byś jaką wspólnika musisz mieć? Nie śpij, bo cię okradną. No, zamknięte. Dobra, nie ma w ogóle jakiegoś kupca tutaj? O, tu coś mamy. Czym mogę służyć? Właśnie. Co obejrzeć? Właśnie, co ty masz, ziomuś, tutaj? To są moje, tak? Nie, to są jego. Jego, Dobra. Nie! Co ja sprzedałem? Kurde, myślałem, chciałem to sobie sprzedać. Buty, a ta zbroja, ile ona? 15. Na razie nad tym... Na razie to zostawię sobie. Wiecie? To sobie sprzedam też, to też. To słabe jest też, to... Tego mamy trochę, co nie? I tutaj sprzedam oczywiście, dobra. Okej. Co tam było? Co? Rzemiosło. Brakuje ci paru składników. Ojojo, wow. Ale tego jest tu, ja pierdzielę. Bywaj. Dobra. Tam jeszcze kupca podajże, co nie? Czy mi się wydaje? Kurde, by się przesunął. Ty. Kwatermistrz. Rozbieraliśmy? O, właśnie. Może ty coś masz ciekawego? Aha, ty masz... Kusa? Wymagany poziom. Ile ona kosztuje? 48. Mało. Fajnie. Dobra, co ty masz jeszcze w ogóle tu oprócz tych, takich... To powiem wam, ta kusza mi się przyda, bo ja mam jako kuszę. Tak przede wszystkim. Bo ja sam już nie wiem, powiem wam szczerze. Bywaj. I... Kusza 4,6, no trochę, powiem wam... Trochę byłaby lepsza, co nie? Ale tu zaraz. Tu sobie zobaczmy może... Nie, to chciałem tylko to, właśnie. Pff, serio? Gwint? Gwint, wyścigi konne. Skrzekacz i walka na pięści. O! Walka na pięści, to jest coś. Oczywiście, śledź zadanie. Wiesz co to wpierdol korekcyjny? Nie, nie chcę, nie wiem. Ja pierdzielę. Dobra. Ojojoj. A sobie zrobimy jeszcze tutaj. Rybożera, gdzie to mam iść z tym czymś? Bo nie wiem teraz.
What the fuck? Gdzie mi z tym czymś? Co? Aż tam? What the fuck? What the fuck? Porąbane trochę to jest, szczerze mówiąc. Dobra, to nie. To spokojnie, spokojnie, to poczeka. Myślałem, że to w tym miejscu, a to jednak tam trzeba iść aż. Oj, oj. Do jakiej to wioski? Do Podgajów, tak? Nie, do Zalipia. Tu są Konary, a gdzie są Podgaje? Tutaj. Aha. Dobra. Powiem wam, że ja te miejsca już powoli, wiecie? Ogarniam, co nie? Ogarniam, ale to jeszcze trzeba, no wiecie, zapamiętać sobie. Ale powoli. Myślałem, że zamknięta brama jest, kurczę. Chodź, płotka. Idziesz, płotka, czy nie idziesz? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No chodź. No chodź. No chodź, lecimy do tego. Do guślarza. Do guślarza. Dali się kurwa oklepać jak nowi dalej. Dobra, którędy teraz trzeba iść? Tędy tak jak zwykle, dobra. Dalej. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Daleko? 220 metrów, no dobra. Okej. Wow! Kurde, co za frajer! Co za frajer, kurde, zaatakował mnie. Co za... Gdzie to? O jest, jest już domek, fajnie. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Może się jakoś dogadamy. Ochujałeś? Z nikim się kurwa dogadywać nie zamierzamy! Chcemy zemsty! Wynoście się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Od tyłu za O, powiem wam, że ten toporek nawet całkiem niezły jest. Zobaczmy, szczerze mówiąc, człowiek, który naraził się kumplą Edrika. Szczerze mówiąc, fajny jest ten toporek. Dobra, kto jeszcze tutaj jeden leży. Dobra, mam. Mały topór otrzymano, fajnie. O właśnie, sobie zobaczę, ile ten topór tych gości jest. 40-48. O mój lepszy. Co nie mają takie słabe, kurde, że... te jak to... też... te bronie. Wiedźmiński 81-99, 28. Muszę, kurde, kupić, powiem wam, te rękawice, chociaż lepsze, żeby były, chociaż 6-7, wiecie. Bo spodnie... O, jeszcze spodnie, buty to może... No, to powiem wam, dobre. Ale też przydałoby się ich wymienić.
Powoli, powoli będziemy kupować lepsze rzeczy, powoli. Bo na razie mamy mało kasy, no ale cóż. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Kolejny jakiś kurde obłąkany, tak jak w tym było na bagnach, co nie ta babcia. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Poszłam sobie. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Dobra, znać kozę guślarza używając. Wow, pięknie, za pierwszym razem, no pięknie, panie wam. Dobra, tu są... Dobra. Wow, pięknie. Coś tu słyszałem przed chwilą. To chyba tędy. Słyszę cię. Następny ślad. Dobrze. Gdzie ty jesteś, kozo głupia? Słyszę cię. Słyszę cię, kozo, chodź tu. No chodź. Chodź, głupia kozo. Tutaj jest ślad. Ha, dalej gdzie? Tutaj trzeba iść. Okej, mam. Dobra. Mam, fajnie. A, tu jesteś. Księżniczka, ja pierdzielę. Kozo, księżniczko. Chodź. Za uparte zwierzę.
Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. No chodźże! No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmi. Tędy, łaskawa pani. Fajna misja, kurde. No chodź tu. Gdzieś ty polazła. Jedź, jedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Okej. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? W tamtą stronę trzeba iść, tak? No chodź. No chodź tu. Którędy mam iść w ogóle? Tutaj. Dobra. Trzeba w tamtą stronę iść jakoś. Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Dobra, tędy jakoś. Nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma. No chodź tu. Uciekaj od guślarza. Już masz swoją księżniczkę. Kozio moja, kozio miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Może być? Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć.
Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No to ty robisz. Dobra. To musim. Aha, przeczytaj, bo stary już, dobra. H. Nie. G. Dobra, mam. To mam przeczytać o czym? O czym mam przeczytać, bo nie wiem za bardzo. To było już ostatnio. Redin też. Zaraz. Porońca? Ale nie ma tego w poro... Ej, no. A, py. Nie ma. Jest. Okej. Mam. Dobra. Powiedzieć, że poroń jest obrzydliwy, to jakby stwierdzić, że gównie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. Lambert, wiedźmin ze szkoły wilka. Okej. Okay. Dobra, porozmawiaj z baronem. Chodź, płotka, lecimy do barona. Daleko do tego barona? Dobra, tędy, okej. Okay. Dobra, lecimy. Dobrze, dowiedzieliśmy się czegoś. No takie powiem 2 na 10, szczerze mówiąc. Na temat tego, tej Anny i kogo tam było? Anny i kogo tam? Bla bla bla. Chwila. Kto tam był? O kim to było? Kurde, zaraz, bo ja się pogubiłem już, córki... Anna i Tamara, ta... A, dobra, już wiem. Źle się dzieje. Wieś Konary, wow. Annę licho wzięło, teraz Małgorzata i Milena ma. Co się stanęło się? Co tu się stanęło? O ludzie! What the fuck? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? What the fuck? Fiorun uderzył w kasztan? What? Jesteś pewny, Geralt, że Piorun strzelił w kasztan? Dziwne. Nie będę wnikał, co się tam stanęło się. W... what the... Czekajcie, ja zrobię... Kurde, no wychodź. Naprzód. No właśnie. Ale nie dam rady nawet tam.
No kurde, nie da rady, ja pierdziele, wiedziałem. Kurde, głupi koń, nie umie skakać w ogóle nawet po tym. Ja pierdziele. Jakie porąbaństwo. Jedziemy! Właśnie, jedziemy, jedziemy z tym koksem. Oj, przepraszam. Pobudka na obiad! Znaczy... O, w pi! Coś się stanęło się! Wszystko stracone! Wszystko przez lu... Nie wiadomo przez kogo. Nie wiem. Wszystko stracone! Idziemy pomóc! Szybko, 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 bo nie zdążymy! O ludzie! Się wszystko spali w pieruny zaraz. Heh, aż dziwne się zrobiło, powiem wam szczerze teraz. Gdzie tu się pali to coś? Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Właśnie! Się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! Dobra. Pośpiesz! Dobra. Dobrze, moi drodzy. Powiem wam tak. Przeszedłem już tą misję z tym... Boże, z tym uratowaniem koni. Okazało się, że... Bo tam jeszcze podajże... Nie wiem, ile minut by trwał ten odcinek. A jeszcze do tego samego dołączę, co nie. Okazało się, że w ogóle się nie nagrywało. Nie wiem dlaczego, nie wiem. Nie wiem. Później patrzę, co nie, kończę odcineczek, patrzę, co nie, się żegnam, patrzę tam, wiecie, tam gdzie się nagrywa ze szatka, co nie, ze Shadowplaya te nagrania, co nie, patrzę, no kurde, gdzie jest kolejny klip, co nie, bo tam jest coś takiego do 3,80 GB, co nie, film zajmuje, tam różnie, co nie, zależy od długości, co nie, bo tam się też na klipy dzieli, co nie, tak jak we Frapsie, ale ten Shadowplay jest lepszy, co nie. I okazało się, że no patrzę sobie, co nie, i patrzę, nie ma tego drugiego klipu, co nie. No kurde, się tak wkurzyłem, że komputer wyłączyłem. Szkoda, że nie pokazałem wam tej misji, co nie, bo nie wiedziałem, jak ja oglądałem to, co nie, tam pod koniec tego klipu, co nie, to tam okazało się, że tam jeszcze nie miałem okazji właśnie z tymi konmi, co nie, żeby uratować ich, nie miałem jeszcze, tam nie było nagrane, co nie, niestety trochę źle zrobiłem, co nie, że nie pokazałem, ale nie ma takiej, powiem wam, wielkiej straty, co nie, tam ile? Z minuty by trwało, to może tam trochę. I zobaczymy. Jeszcze raz nagrywam właśnie ten sam moment, co nie, co ostatnio skończyłem. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cię... I oglądamy jeszcze raz. Mam nadzieję, że się nagra, co nie, tym razem, ale nie wiem. Jak się nie nagra, to nie wiem co. I własnej żony nie umiem upilnować. Ja już to widziałem, co nie, ale... No jeszcze raz trzeba będzie, co nie, bo ja wiem już to, co mi się dzieje, co nie, tak mniej więcej. Nie będę wam mówił, bo... Nie będę spoilerował, co nie, co pamiętasz, kto nie grał, bo oglądał, nie wiem. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa!
Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem? No było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid! Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem tam. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawiony w prześcieradłach. Martwy. Przeze mnie. O właśnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Powiem wam, że trochę jego winy jest, co nie, że ją popchnął, co nie, wtedy poleciała na, wiecie, na podłogę, lub nie wiem, na co tam było. Ale też z drugiej strony, nie wiem po co on do jasnej ciasnej, kurczę, pił trzeci dzień, no ludzie, bez przesady już. Takie coś to teraz w realu to by poszedł, kurde, na dożywocie do więzienia, co nie, na pewno. No takie, za takie coś na pewno, na 100%. No kurczę, powiem wam, że kiedy to nagrywam jeszcze raz, o nie, to mało bym się nie popłakał, co nie, przy tej misji. Bo ta misja jest, powiem wam, że najlepsza, ale też z drugiej strony najlepsza. Może i tak, może nie jest najlepsza, co nie, ale taka jest z życia wzięte, co nie. Można tak powiedzieć, co nie, bo w życiu, co nie, w życiu na przykład ludzi też jest coś takiego się dzieje, nawet gorzej, co nie, że na przykład dziecko wypadnie z drugiego piętra, czy z trzeciego, co nie, i wiecie, i no, i umrze, co nie, a tutaj to, kurczę, popchnął ją, co nie. O kurde, kot się bawi kablem, nie baw się. Dobra, wracamy do tego znowu. No kurczę, powiem wam, że współczuję mu. Współczuję mu. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Jan. Właśnie. Tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. A to córka jego. Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? O, już tłumaczę. Te istoty, które czerpią moc. A może coś źle wtedy zrobiłem, bo... A to zaraz wam pokażę. Pokażę wam jeszcze raz. Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Ja? Są dwa... Kurde, normalnie. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Mm-hmm. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki... duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Właśnie. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Mhm.
Dobrze zrobisz. Jeśli przemiot okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Dobra. Pewnie, że załatwię to od razu. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed... Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebne. Dobrze. Dobrze, zapiszemy za chwilę ten grę. Albo nie będę chyba mógł jeszcze teraz. Kawałek, idź za mną. A nie, będę mógł, dobra, okej. Okay. Dobra, zapiszę sobie oczywiście grę. Aha, nie mogę zapisać gry. No to nie fajnie. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Okej, dobra, jesteśmy na miejscu już. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Już, Krajnie spokojnie, ty. Baronie ty. Dół jest rozkopany i pusty. O kurde. Co to znaczy? Że sobie poszedł. Poroniec wyszedł na żer. I ono tutaj jest, widzicie? Oj. O kurde. Oczywiście, że zamienię porońca. Pewnie, że. Pewnie, że. Nie będę go atakował, co nie? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie zagryzie. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoi go magią. Znaczy, dobra, okej. Okay. Weź go na ręce. No bierz go, baronie. No bierz. Proszę. Chyba chcesz, żebym pomógł, co nie, czy nie? Oj. Powiem wam, że... Trochę dziwnie to wygląda. Kurde potworek. Ale co ja będę się śmiał, co nie? Nie warto się śmiać tak. No powiem, współczuję mu. Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w punkt. Dobra, idziemy, chodź. Kurwa. Chodź, idź pierwszy. Idź. Bo tutaj będzie nieciekawie za chwilę. Nie wiem, może coś źle zrobiłem w... zaraz, gdzie tu? Tu na górę, ta. Dobra, tędy. Powiem wam, że zgubiłem już drogę, tak mniej więcej. No chodź baronie. Chodź. Zaraz, przygotuję oczywiście akcji. Znak akcji. Bo zaraz będzie się, kurde, wiecie, wiercił. I zaraz chyba będzie nawet. No. A nie, teraz duchy są. Kurde. No ludzie. Okej, pięknie. Oj, trochę źle zrobiłem. O, fuck. Fuck ja. Kurde, suko ty głupia. Dobra, pięknie. Oj, kolejny duch. Dobra, pięknie, tu kolejny. Kurde. O, nie trafiłem. Dobra, pięknie. Udało mi się. Dobra, na razie mi się udało, powiem wam. Powiem wam, porąbane to trochę. Nie ten. Co chcesz z nim zrobić? O to właśnie. Mówiłem ci, trzeba. Może teraz mi się uda, albo może nie mam tego patcha, co nie? Bo ja mam 1.02. Może coś tutaj trzeba zaktualizować? Żeby nie było takiego problemu z tym dzieckiem? Nie wiem. Nie wiem, powiem wam szczerze. Może mi się teraz uda. Bo on jakoś się zmienił, co nie? Chciał mnie atakować. Urósł duży, co nie? I to jakieś dziwne było, szczerze mówiąc.
Pierwszy raz jak ja go atakowałem, co nie, to on urósł jakoś. Dobra. Atakujemy, oczywiście. Atakuj go, atakuj, atakuj, atakuj. No daj. Kurde. O kurde. Pięknie, pięknie. Znowu ty sam. Bije się jak węgorz, nie utrzymam go. Pięknie, udało się. Przestał. Dobra. Udało się na chwilę chociaż. Mam nadzieję, że będzie koniec już tego, kurde. Miałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? A ja nie wiem jak chciała, wiesz o tym? Nie wiem. Dobra. O, jesteśmy blisko, już fajnie. I to będzie chyba ostatni raz, mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej lipy. Kurde, bo... byłaby lipa. I to chyba tutaj będzie, co nie? Tak mi się wydaje. Tak! Udało się, jest! Udało się, pięknie, myślałem, że... Bo wtedy było, wiecie co było? On mnie zaatakował jakoś. Jest, udało się, pięknie. Mam nadzieję, że się kurde ten nagranie się zapisze w ogóle, będzie wszystko w porządku, może mam nadzieję. Nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w chłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. No właśnie. Baron, idź, idź. Na razie... zapiszę sobie grę, jeżeli można. Można. O, dzięki Bogu. Dobra. Dobrze moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, nie chcę was no trzymać za długo w tym odcinku, co nie, i tak pewnie długi będzie, ale kto wie. Oczywiście w kolejnym odcinku zrobimy to, pójdziemy za tym duchem oczywiście, tam gdzie nam pokaże, gdzie jest ta Anna i ta Tamara oczywiście. Mi się wydaje, że chyba ta Anna, ale nie wiem, nie będę nawet na razie nic mówił, gdzie się znajdą te osoby, bo nie wiem. Dobrze moi drodzy, to do zobaczenia, cześć.